Państwu w sobotnie przed południe. Ja już z dzieciakami jestem w samochodzie. Jedziemy po babcie na osiedle, bo babcia dzisiaj została bez samochodu, samochód w warsztacie, więc zrobimy zakupy razem. W planie dzisiaj mamy, no nie wiem, co tam dzisiaj mamy, możemy mieć w planie, jeśli chodzi o jakieś takie outdoorowe aktywności, bo pada deszcz, jest zimno, ale może na chwilę uda się wyjść, może napalimy pod wiatą, żeby trochę tego świeżego powietrza jeszcze się nałykać. Wieczorem, drodzy Państwo, wychodzimy z Pawłem na koncert w takim pałacu niedaleko w Rusinowie, także chwila znowu dla nas. Taka miła odmiana po tych miesiącach, kiedy naprawdę ciężko było gdzieś się wyrwać, że możemy sobie pozwolić na to, żeby gdzieś tam wyskoczyć, że jest opieka dla dzieci. No i tak, kończę na razie, bo podjeżdżam już pod blok, po babcie. Pewnie będę Wam pokazywać dzisiaj coś więcej. No, już po zakupach jesteśmy w domu. Idziemy rozpalić, mam nadzieję, szybko ogień. Dzieciaki już mają kurtki z kapturami przeciwdeszczowe. A już tam się pali, no i super. Udało mi się kupić kalosze, bo i Władek, i Matylda mieli za małe, więc udało się szybko jakieś tam kupić. Wyboru wprawdzie nie było, ale kalosze to kalosze, nie? Mają być gumowe i cześć. No kroksów nie dało się kupić, niestety przy suszy, ale dobrze, że się dało cokolwiek kupić. Teraz mogą sobie beztrosko biegać po mokrej trawie. Ekwipunek już idzie. Dzień dobry Państwu. Jak Ci się podobają kalosze, dzieci? Kalosze zarąbiste, no też sobie muszę kupić. No Władek to nawet ma stylowe. Ty to masz bardzo dziewczęce. A Ty masz na szczęście jeszcze kroksy. Co chcesz zostawić? Poczekaj, poczekaj, puśćcie mnie. Hej, rajdowcu! Zjedzcie sobie trochę mali, dziewczyny. Zjedzcie trochę mali. Ale pogoda, co? Jesień przyszła. Ale nie ma tragedii. Trochę pada. Jest taka mrzawka mała. Ale nadal jest całkiem ciepło. Trochę malin pozbierałyśmy. Nawet nie trochę. No, to i tak jest cały czas mało. Bo jest tam bardzo dużo tego jeszcze na krzakach. Tą drugą miseczkę gdzie masz? Tam jeszcze trochę było. To też trzeba zjeść. O, to już jest wyżarte w sumie. Ale dobra. No i dobra, umowa była taka, że jak zjecie obiad, to dostaniecie torcik. No i zjedliście jak nigdy, więc kroimy torcik. W związku z tym, że my dzisiaj... Dzięki właśnie. Że my dzisiaj wychodzimy na wieczór, no to i dzieci nam trochę zazdroszczą tych atrakcji. Bo była też mowa o kręglach, na które chyba mają ochotę. Ale pójdziemy, nie martwcie się. A Wy spędzicie wspaniały wieczór z dziadkami. Ale fajnie. No super będzie. Ale żeby Wam osłodzić te kręgle i te inne rzeczy, to właśnie torcik chyba spoko się nada, nie? Tak. Mam już skończyć gadać i rozdzielić. Dobra, przechodźmy do dzieła. I tak, moi drodzy, ja już jestem ogarnięta. Odstawiłam Pawła w międzyczasie razem z dzieciakami na osiedle. Chciałam tam trochę posiedzieć, ale nie zdążyłam, bo się wcześniej nie ogarnęłam, nie uczesałam, nie pomalowałam i tak dalej. Więc musiałam wrócić, ale sytuacja jest pod kontrolą. Ja już jestem ubrana, wyszykowana. Jeszcze przyszłam tutaj do Matyldy do pokoju, żeby się przejrzeć w lustrze. Nawet założyłam kurtkę biłikową. Nie wiem, czy ją znacie. Kiedyś Wam chyba pokazywałam albo i nie. No w każdym razie taka tam kurteczka. Wreszcie jest na tyle zimno, że można ją założyć. No i czekam, zaraz po mnie przyjadą Szyszunie już chyba z Pawełkiem. Ja jeszcze idę sobie usta pomalować, zgarnąć resztę rzeczy do kupy i lecimy na koncert. Dzieciaki zostały u babci, tak jak mówiłam, i u dziadka. Miły wieczór nam się szykuje. Może uda się później jeszcze wyskoczyć na kręgle, a to Wam będziemy jeszcze dawać znać. No i już czekam, aż po mnie podjadą. Mam nadzieję, że za chwilę pada deszcz i wilgoć nie służy moim włosom. Ale dobra, jakoś to będzie, już teraz się nie przejmuję. O 19 zaczyna się koncert, także mamy spokojnie godzinę na dotarcie, a to jest blisko. Zakup biletów, może zdążymy się nawet czegoś napić. No i tak, mam nadzieję, że zaraz podjadą, jak powiedziałam. No i będę się z Wami łączyć pewnie na bieżąco. Nikogo nie ma. Ale to w przyszłym tygodniu? Thank you.
relacje. No, ja to tylko i nagrywam. Ja gdzie będzie niemiecki vloger? Śpi! Po czym śpi? No pan to ma. Dobra, wchodzimy, Paulinka. Nie, Karol, odejdź, Karol. Karol, odejdź. O co innego chodziło? Bardzo ładnie się bawicie!